Przechodzimy do kolejnego punktu obrad dzisiejszej sesji, punktu 10. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. Bardzo proszę. Bardzo proszę, radny Kazimierz Borzyszkowski, w kolejności Krzysztof Barton, w kolejności Tomasz Dargacz. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu. Pismo Pana Burmistrza z dnia 14 marca obecnego roku dotyczące mojej interpelacji w sprawie podania terminu zakończenia uporządkowania terenu między Urzędem Miasta a Tartakiem nie jest odpowiedzią, ponieważ nadal nie określił Pan terminu zakończenia pracy. Bajki o przeszkodzie w uporządkowaniu małego skrawka terenu zieleni miejskiej w postaci anomalii pogodowych trwających według Pana Burmistrza na tym terenie przez cały rok nie zastąpią konkretnej pracy, którą należy wykonać, ponieważ teren wygląda fatalnie. Nadal niezmiennie proszę Pana Burmistrza o podanie terminu zakończenia prac porządkowych na tym terenie. Jeszcze przed wyborami. A obrazek jest. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pan Burmistrz na piśmie odpowie. Bardzo proszę, radny Krzysztof Barton. Panie Burmistrzu, może ja będę miał łatwiejsze pytanie. Jedno mam do Pana, drugie do Pani Przewodniczącej. Do Pana Burmistrza, czy udało się zasiedlić budynek socjalny, czy mieszkańcy już się tam wprowadzili? Bo kiedyś Pan powiedział taką datę po 19 marca. Czy to już jest realizowane i powiedzmy na jakim etapie to już jest? Czy to jest dom, jest cały już przez mieszkańców zasiedlony, czy ewentualnie trwa cały czas ten proces? To jest pytanie do Pana Burmistrza, natomiast do Pani Przewodniczącej. Otrzymaliśmy na swoje skrzynki pocztowe pismo w sprawie Pana Burmistrza, że naruszył dyscyplinę finansów publicznych. Chciałbym się zapytać do Pani Przewodniczącej, że może Pani Przewodnicząca wyjaśniła, o co tu chodzi. Może Pan Burmistrz przybliży. Bardzo no ale proszę. Pismo jest Pani Teresa Price, Przewodnicząca Rady tak, Miasta. Tak. No to nie może być Pan Burmistrz adwokatem w swojej sprawie. No. Tutaj chodzi o przekroczenie, może ja tak króciutko powiem, o przekroczenie pewnej dyscypliny finansowej związanej z placem zabaw. Szczegółowo właśnie do mnie się zwrócił nadzór, ale my jako Rada nie wydajemy opinii w tej kwestii, bo to jest niezwiązane jakby z Radą odnośnie opinii w sprawie Pana Burmistrza. Tutaj sekretarz będzie osobą, która będzie przygotowywała taką radca prawny udzielił mi odpowiedzi, że w tej kwestii sekretarz będzie udzielał odpowiedzi, opinii. Bardzo proszę, panie sekretarzu. Ja tak trochę wywołany do odpowiedzi. No, pismo jest skierowane na ręce pani przewodniczącej. I ja chyba się nie poczuwam w obowiązku, mimo wszelkich słów, nie wiem co tam, co pan mecenas powiedział, bo niestety wczoraj mnie nie było, jak już zostało założone. Ale no ja chyba nie będę przygotowywał opinii dotyczącej wypełnienia obowiązków służbowych pana burmistrza, który jest notabene moim pracodawcą z różnych względów. Tak bym to w tej chwili nazwał, a tym bardziej, że to pismo nie jest skierowane do mnie. Ja dzisiaj pozwoliłem sobie zadzwonić do nadzoru i faktycznie pan, który kierował to pismo do Rady Miasta, stwierdził, że pod żadnym wypadkiem. No, pismo jest skierowane do pani przewodniczącej. I po stronie jakby pani przewodniczącej jest wyrażanie opinii. Oczywiście ja się zaangażuję i swoją pracą i będę wspierał. Natomiast też trudno powiedzieć, próbowałem podpytać, w czym rzecz, no ale ta powściągliwość nadzoru jest na tyle skuteczna, że oczywiście nie dowiedziałem się, o co tak naprawdę chodzi.
ale tak jak podkreślam, mogę ewentualnie zaangażować, pewnie, że się zaangażuję w przygotowanie dokumentów, ale moim zdaniem i zdaniem nadzoru jest to pismo skierowane do pani przewodniczącej. Przepraszam, że to może tak zabrzmi trochę nie tak, jakby pewnie pani chciała usłyszeć, ale tak to wygląda. Nie angażowałam się w to, bo mając taką sugestię ze strony naszego radcy prawnego, że właściwie to nie powinno być skierowane do rady. Nie dzwoniłam do nadzoru finansowego, także na tyle, bo to pismo wpłynęło w późniejszych godzinach popołudniowych wczoraj i po prostu miałam taką opinię od prawnika. Ja może trochę przytoczę do tego tekstu, bo to jest rzecznik dyscypliny finansów publicznych, właściwie dla Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. I pismo jest skierowane pani Teresa Price, przewodnicząca Rady Miasta Kościerzyna, na podstawie artykułu 96 ust. 2 w związku z artykułem 110 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tekst jednolity z późniejszymi zmianami, wzywam do przekazania w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wezwania zaświadczenia o wysokości miesięcznego wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy otrzymywanego w 2015 roku przez Michała Majewskiego, burmistrza Kościerzyny. Punkt drugi, opinii w sprawie wywiązywania się Michała Majewskiego z obowiązków służbowych. W odpowiedzi proszę powołać się na sygnaturę pisma aktu. Tak. Pismo jest, także to jest do pani przewodnicząca. Żeby pismo jest znane, ale moja taka... Nie wywinie się pani. Bardzo proszę panią Ewę Aleksandrowicz, zastępcę burmistrza. Już wyłączam. Dziękuję. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, burmistrzowi nie wypada, załóżmy, odpowiadać na to pytanie. W związku z tym ustosunkowywać się, nie odpowiadać może. Ja chciałam uspokoić państwa. To nie jest stwierdzenie faktu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, tylko jest taka sprawa, że kiedyś była kontrola Najwyższej Izby Kontroli, NIK-u. Oni stwierdzili jakby ich zdaniem pewne może nieprawidłowości przy wydatkowaniu, że może mieć to znamiona, tak nie wiedząc dokładnie, czy to jest, czy nie, oddali to do organu nadzorującego, czyli do Regionalnej Izby Obrachunkowej i ta izba do nas, do urzędu się też zwróciła z pismem, gdzie mamy podać co, gdzie, jak, jakie paragrafy. Myśmy to wyjaśnili i to jest po prostu postępowanie wyjaśniające. I myślę, że to też należy udzielić takiej odpowiedzi. To nie jest jeszcze stwierdzenie naruszenia czy wymiaru jakiejś kary. To jest po prostu, to trzeba wyjaśnić do końca, udzielić informacji. Wtedy oni dopiero wydają w cudzysłowie wyrok. Tak? Szanowni państwo, to jest świeża sprawa. Na pewno przeanalizuję to i ustosunkuję się do pisma. Oczywiście radni, to nie jest tajemnicą, na pewno poinformuję, jaka będzie odpowiedź. Także tu chcę zapewnić, że jeszcze raz konsultuję się z prawnikiem i w jaki sposób odpowiedzi udzielimy. Ja miałem taką prośbę, pani przewodnicząca, żeby ten komplet tych materiałów właśnie przesłać radnym na skrzynki mailowe, żebyśmy mogli się zapoznać nie tylko z odpowiedzią, ale z toczącą się sprawę, bo to jest dla mnie tutaj pewne sformułowania są takie, ja myślałem, że dotyczyło to jakiegoś urlopu wypłaconego ekwiwalentu za urlop. Nie. No, ja to tak... Nie, tu jest... No dobrze, no dlatego stąd moje pytanie, jakbym wiedział, to mi się nie pytał. Nie? To jest... Bardzo proszę panią Ewę. Ja tu chcę uspokoić pana radnego. To dotyczy, powiem, bo to nas to trochę może tutaj bawi, no w tym sensie, że to jest realizacja placu zabaw na ulicy Małej Kolejowej. Kuriozum. Że jakieś tam środki były przesunięte. No po prostu taki drobiazg. Także to absolutnie nie dotyczy urlopów ani też pana burmistrza. Także myślę, że nie, tylko pan radny tutaj mówi, że no.
Także myślę, że to na pewno będzie, na pewno będzie to. Myślę, że pan skarbnik, ale na, mój, szanowni państwo, jeżeli ktoś jest trochę zorientowany, to chodzi, to może to tak też groźnie o nałożenie, w przypadku nałożenia pewnej kary, ja to tak zrozumiałam, bo tak jest, to te czynniki bierze się pod uwagę. No. Tak, panie skarbniku, bardzo proszę. Proszę państwa, generalnie chodzi. Dotyczy to, to już tutaj pani burmistrz powiedziała, małej kolejowej, 15 tysięcy złotych, środki z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na plac zabaw. Generalnie jest naszej z ustawy, ustawa nie precyzuje o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gdzie, jakie konkretne zadania, ale odsyła do gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. A tam w jednym z miejsc mieliśmy miejsca, tworzenie miejsc rekreacji i to jest właśnie miejsce rekreacji. Pan z NIK-u, inspektor NIK-u miał pewne wątpliwości, w związku z tym NIK skierował tą sprawę do komisji orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W związku z tym komisja orzekająca wystąpiła również do Urzędu Miasta o przekazanie szczegółowych materiałów. Te materiały zostały przekazane i komisja prowadzi dalej postępowanie. I to tyle. Bardzo proszę. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie o zasiedlenie budynku socjalnego, tak, 24 propozycje przydziału mieszkań zostały podpisane, przekazane mieszkańcom i od tego tygodnia zaczynają się przydziały. Mam nadzieję, że do świąt wielkanocnych te osoby zasiedlą ten budynek. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Tomasz Dargacz, kolejności Adam Laska. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, no analogicznie może byłaby podobna sytuacja, kiedy pieniądze z tego programu antyalkoholowego były przeznaczone dookoła jeziora Kaplicznego. Tam też bodajże droga była robiona. No ale to nie ma, to już ma mniejsze znaczenie, ale takie różne rzeczy się dzieją i to uznaniowa sytuacja, czy to pomaga. Tam i walczy się z alkoholizmem, czy nie, w taki czy inny sposób. Pewnie uznaniowa. I tak należałoby pewnie do tego podejść. Wracam do tego, co mówiłem wcześniej panu naczelnikowi. Pana naczelnika wprawdzie nie ma, ale prosiłbym wtedy pana burmistrza bardzo o zobligowanie pana komendanta, żeby przypilnować tu ulicy Dębowej. Kiedyś ten problem był tam nagminny. Ostatnie dwa lata wyglądało tam już lepiej. Ale w tej chwili na nowo pewni panowie no, nie wiedzą, jak się zachować w miejscu publicznym. Przypomnę panu burmistrzowi, tam pan mieszkaniec pokazywał pewne zdjęcia. No, dorośli potrafili je robić, no, rzeczy, które absolutnie nie licowały, żeby dzieci w miejscu publicznym no, widziały takie rzeczy, które się robi tylko i wyłącznie, no nie wiem, no na pewno nie w miejscu publicznym. Dodatkowo ten mieszkaniec wraca jeszcze i ma wielką prośbę, żeby zadbać o kosze. Bardzo często te kosze są pełne, przepełnione, wystające butelki i użył tu jeszcze innego ostrego słownictwa. Sesja jest nagrywana, to nie użyję. I jeszcze prosił właśnie, żeby je częściej opróżniać i bardzo prosił, zwrócił uwagę, że na żadnym placu zabaw w Kościerzynie wszędzie, gdzie są huśtawki, nie ma zabezpieczenia dla, według niego, ja tego nie sprawdzałem, dla najmniejszych dzieci, żeby były zabezpieczenia takie no, z czterech stron, żeby dziecko, kiedy się buja i czy rodzic na chwileczkę nawet odejdzie na 2 czy 4 metry, żeby zrobić no, jakieś zabezpieczenie dla tych najmniejszych dzieciaków. To jest taka uwaga tego mieszkańca. Osobiście powiem, że no, nie sprawdzałem tego, nie weryfikowałem. Być może jest to uwaga, którą warto by przy następnych placach zabaw, kiedy będą projektowane, czy może coś tam jakoś tam dodatkowo czymś zabezpieczyć, żeby dziecko było z czterech stron zabezpieczone, tak? No, mieszkaniec o to prosił, ja przekazuję panu burmistrzowi, także i panu komendantowi czuję się w tej chwili już, że spełniłem swój obowiązek. Plebankę i ulicę Wyspiańskiego oraz Świerkową proszę asfalt, ale teraz już na końcówkę Wyspiańskiego, Jodłową, Modrzewiową, Świerkową, a przede wszystkim o jakiekolwiek inwestycje w tym rejonie. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, radny Aleksander Mach. Dziennego pobytu domu seniora. Chciałem zapytać, czy został ogłoszony przetarg, bo ostatnio podjęta była uchwała o powstaniu tego domu, tak? Na to pytanie już dzisiaj, odpowiedzi udzieliłem. Okej. Panie burmistrzu, ja mam jeszcze drugie pytanie odnośnie tego, bo z tego, o ile się nie mylę, obowiązują nas dwie uchwały. Jedna o tym, że zamierzamy budować ten, a więc uchwała Rady Miasta o budowie domu seniora, jak też uchwała o wystawieniu budynku przy ulicy 8 Marca, tam gdzie ma się on mieścić, na sprzedaż. I ta uchwała, przynajmniej z tego, co mi się wydaje, ona nie została uchylona. Czy mogę się dowiedzieć coś więcej? O, na pewno uchylimy. Bardzo proszę, radny Aleksander Mach. Ta jak gdyby odpowiedź, panie burmistrzu, mnie nie satysfakcjonuje, bo pan w tym, co w tej chwili powiedział, powiedział jednocześnie, że chciałby sprzedać ten budynek, a jednocześnie chciałby w tym miejscu stworzyć dom seniora. No, wydaje mi się, że nie można mieć jednego i drugiego. Obie uchwały są w mocy. Chyba że ma pan już plan i wie, że tego budynku nie wybudujemy, bo znowu, tak jak w poprzednim przetargu, kwota będzie niższa niż realna wartość robót, które tam należy wykonać, i być może pan zakłada, że ten budynek nie powstanie, a to wszystko, co się dzieje, to jest tylko na takie potrzeby przedwyborcze, bo obiecał pan w kampanii wyborczej powstanie domu seniora, dziennego domu pobytu seniora, ale wydaje mi się, że chyba wie pan więcej niż my, a ta cała otoczka z tym, że chcemy ten dom wybudować, jest tylko na potrzeby takie, żeby się po prostu od pana tacy radni uciążliwi jak ja oraz seniorzy odczepili. Dziękuję. Ależ panie radny, już dzisiaj też powiedziałem, że rzeczywiście tak jest i spodziewam się tego typu uwag z pana strony. Natomiast odpowiedział pan sobie już na pytanie. Funkcjonują dwie uchwały. Można sobie to i to jest, nie, jest uchwała podjęta, jest ograniczony przetarg. Poprzednio ze względu na czas nie udało się znaleźć wykonawcy za pieniądze, które byliśmy w stanie zainwestować w ten budynek. W tym momencie podjęliśmy wspólnie uchwałę, zabezpieczyliśmy środki i jest na tyle wcześnie, że mam nadzieję, że w tym razem nie będzie to zagrożone, tym bardziej, że realizacja czy zadanie jest w dość dużym stopniu ograniczone do pierwotnego. Natomiast rzeczywiście, jeśli to by była kwota, nie wiem, po przetargu 2 milionów złotych, no to nie wiem, ani nie mamy na to zabezpieczone środków, ani nie wiem, czy radni w taki sposób zdecydują się wydatkować pieniądze na tak małe zadanie. Także na razie, dopóki nie będzie ostatecznie wiadomo, jak to będzie wyglądało, funkcjonują dwie uchwały po przetargu ogłoszonym, po zadaniu. Jedną z uchwał na pewno uchylimy. Bardzo proszę, radny Waldemar Kujach. Do tematu ulicy Chojnickiej, tak? Tu została udzielona odpowiedź na wniosek do pana Andrzeja Ciepnińskiego w piśmie. Natomiast osoba, która przygotowała, dajmy, dokumentację techniczną tej deszczówki, nie ma kompletnie pojęcia, gdzie ta deszczówka w tej ulicy idzie. Bo ta deszczówka idzie całkiem inaczej. Natomiast w odpowiedzi napisanie, że mieszkańcy mogą się podłączyć do deszczówki, to miał możliwości w ogóle. Dlatego ja bym chciał zweryfikowania, żeby osoby, które przygotują taką dokumentację, czy odpowiadają, że po prostu odwiedziły w terenie i rozmawiały z osobami, które znają tam tą poszczególną, jak funkcjonuje ta kanalizacja deszczowa w tym terenie. Bo tam na dzień dzisiejszy kanalizacja jest ta przerwana, jest ona wyżej od poziomu i powoduje to zalania tamtych nieruchomości. Dlatego nie wiem, ta odpowiedź jest taka dla mnie w ogóle kompletnie do przyjęcia. I jeżeli tam się nie przeprowadzi jakichś gruntownych analizy, jak ta deszczówka idzie, bo ja wiem, że to było budowane jeszcze za czasów tam Niemców
i potem przerabiana. Natomiast to pismo to nie jest żadne rozwiązanie i niestety, żeby rozwiązać ten problem dużego terenu, bo tam jest bardzo duży teren, to trzeba po prostu, miasto się musi zaangażować, żeby tam to usprawnić, sprawdzić. Pewne miejsca są pozapychane, pewne miejsca są, nie, inaczej może też właściciele nieruchomości tam mają swoją winę w niektórych miejscach. Natomiast mi się wydaje, że to jest, te rysunki nie są adekwatne do stanu faktycznego, jak to tam funkcjonuje. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz. Ja zapraszam pana radnego na to, aby przyszedł i porozmawiał. Rzeczywiście w wydziale miasto kanalizację deszczową w drogach i odprowadzenie z dróg. To, do czego jest zobligowane i o czym mówi prawo, że musi odprowadzić wody deszczowe w odpowiednie miejsca, żeby nie zalewały posiadłości mieszkańców, to też robi. Tak też jest i w tamtym miejscu. Natomiast działki prywatne, zgodnie w ogóle z nowym prawem, z powołaną spółką, która została powołana, Wody Polskie, bardzo mocno się to zmieniło w stosunku do poprzedniego prawa, dlatego mówię, zanim podejmiemy tego typu decyzje i będziemy w ten sposób przedstawiali to na sesji Rady Miasta, prosiłbym o przyjście do wydziału, o przedstawienie sprawy. Pan Ciepliński akurat, który był tutaj dzisiaj już przez pana podniesiony, był u nas, myśmy z nim to ustalili, on się na to zgodził, on zaakceptował to rozwiązanie i to uzgodnienie, które myśmy ustalili. Z tego względu, no, przyjdźmy, porozmawiajmy. Jest w tym terenie bardzo duży problem. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że miasto nie może wejść na tereny prywatne. Bardzo proszę, radny Waldemar Kujach. Sytuacja jest tam taka od wielu, nie wiem, powiem to bardzo prosto, od wielu, wielu lat. Tam jest taki zbiornik wodny, gdzie praktycznie spuszczana jest woda deszczowa z ulicy. Tu pokazane jest bardzo ładnie, gdzie, jak powinno to być. Jest w drodze spokojnej. Natomiast to idzie przez prywatne posesje i na dzień dzisiejszy odpływ, czyli drenaż na ulicę Cegielnie, jest zawyżony około 50 cm w stosunku do rósca wody tego błotka. Ja się dziwię w ogóle temu prywatnemu właścicielowi, że on zapycha tam te rury kanalizacyjne, które wchodzą mu do błotka, tak? Bo on na swój koszt na dzień dzisiejszy pompuje tą wodę. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę pana burmistrza. Ale mylimy tutaj pojęcia. To nie jest kanalizacja deszczowa. O tym, o czym mówi pan radny, jest to drenaż, który był kiedyś rzeczywiście pobudowany, którego nie ma na planach, między polami. Natomiast kanalizacja deszczowa z dróg odprowadza drogi z dróg do deszczówki potem w ulicy Cegielni. Natomiast rzeczywiście błotka, które były tam i które miały ustabilizowany pewien poziom, to jest po terenach prywatnych. Kiedyś jakiś z rozmów z mieszkańcami tego terenu, kiedyś funkcjonował tam jakiś drenaż, ale nie ma to nic wspólnego z kanalizacją deszczową, która jest wybudowana przez miasto w drogach i odprowadzeniem wód deszczowych z dróg. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski, informacje. Pozwolę sobie udzielić państwu pewnych informacji. 6 kwietnia organizujemy wyjazd do Pniew, aby zapoznać się, jak funkcjonują tam dzienne domy pomocy seniora. Otrzymaliście państwo informacje. No, bardzo mało radnych do tej pory zgłosiło się na taki wyjazd. Myślę, że to jest temat poważny. Bardzo proszę zastanowić się. Jednodniowy wyjazd, rano wcześniej jedziemy, wracamy wieczorem. Kolejna informacja, 7 kwietnia, bo jesteśmy zobligowani do przygotowania pewnych materiałów, szkolenie radnych w związku z wejściem nowej ustawy. Bardzo proszę, żeby ten termin sobie zarezerwować. Jest to sobota. My musimy przygotować zmiany w statucie. Czas ucieka. Tak, że na 7 kwietnia, sobota, godzina, jeszcze podamy, ale myślę, że wstępnie zawsze mieliśmy o 9 godzinie, czy 9, 10 to jeszcze do ustalenia. Także 10, tak? To szanowni państwo, to będziemy z panem sekretarzem i tutaj z panią Magdą ustalali, że na godzinę 10 szkolenie radnych w zakresie wejścia nowej ustawy. Sprawy, właściwie.
Tak. Czy jeszcze jakieś wnioski, uwagi w tym punkcie? Nie. Szanowni Państwo, zamykam obrady 59. sesji Rady Miasta Kościerzyna.